Zaczynam oczywiście od sprawdzenia listy obecności. Kluczyki są. Garaż? Jest. Szarość garażu? Jest. No właśnie. Czy szarość garażu jest? Czy tylko tak sobie powiedziałem? Jest garaż, ale jego szarość? Czy ja wiem? To cecha. Sama szarość jako taka nie istnieje. A właśnie, że istnieje idea szarości, powiedziałby Platon. A na to Berkeley. Ej, panie Platon. Ejże, ejże. Prrr. Konkrety na stół poproszę. Nie ma idei w świecie zewnętrznym, ani nie ma abstrakcyjnych pojęć w umyśle, powiedziałby Berkeley. No, bo nie sposób pomyśleć sobie czegoś takiego jak rozciągłość. Prawda? Zawsze jest to rozciągłość czegoś. Garażu, barwy, w tym przypadku konkretnej barwy szarej. Nie ma ogólnie idei trójkąta, prawda? Jest zasada, że trzy boki. A to łączy zresztą te cwane figury geometryczne. Ale nie może istnieć o tak po prostu trójkąt bez właściwości. Ani ostro, ani prosto, ani rozwartokątny, tylko taki ogólny taki. Zresztą Berkeley mówi tak, istnieje tylko to, czego doświadczamy. Gdyby nie światło, no to nie byłoby żadnej barwy. Widzicie tę szarość? Nie, to abstrakt. Widzicie tylko garaż, który jest tak oświetlony. Także Berkeley twierdzi, że nie ma żadnej szarości. Od ściany odbija się konkretna długość fali światła się odbija i wpada mi tu do oka. No, w innym otoczeniu ten garaż miałby zupełnie inną barwę. A zresztą, jak wejrzycie, dajmy na to, w olej z pestek dyni, to odcień barwy będzie zależał od jego stężenia, głębokości, prawda, gęstości, no, etc., etc. Tylko wiecie, Berkeley poszedł dużo dalej. On twierdzi, że nic nie istnieje, kiedy tego nie postrzegam. Mam kluczyki od samochodu, tak? No dobrze, ale ten mój samochód istnieje tylko, kiedy go widzę. Jest. O, a teraz nie wiem, może już go nie ma. Patrzę, jest. A nie patrzę? No to nie wiem. Nie postrzegam, więc nie mam pewności, czy nadal tam istnieje. O, właśnie. I tak z całym światem, powiem wam, z całym światem. Wystarczy na chwilę spuścisz go tylko z oka i nie wiadomo, czy nadal tam jest. No. Dla Berkeleya świat istnieje tylko, kiedy go doświadczam. Tak? A to, co nazywamy ciałami, rzeczami, obiektami, no to są tylko wytwory naszych zmysłów. A propos, niektórzy z nas doświadczają aniołów. No i dlatego właśnie one istnieją. Zresztą tak samo jest z bakteriami. Dopiero jak zaczęliśmy je postrzegać, to one zaczęły istnieć. Przepraszam, tak łypnąłem w stronę samochodu, bo jednak wolałbym, wiecie, żeby istniał. No, a wróćmy do Berkeleya. Zadajmy mu pytanie, a co, kiedy nie patrzę na siebie? Kiedy nie doświadczam siebie, to co wtedy? Istnieje czy nie istnieje? Berkeley twierdzi, że tak, istnieje, bo wtedy jestem postrzegany przez Boga. Tak to sobie wymyślił, tak wykombinował. No ale że był duchownym, to można się było tego spodziewać. Zobaczcie, jak blisko tutaj do filmu Matrix. Tamten świat istniał, bo byli ludzie, którzy go doświadczali, tak? Ale kiedy Neo przestał go doświadczać, no to ten świat już nie istniał. Już go nie było. To jest właśnie taka zabawa, wiecie, taka gra z rzeczywistością w akuku. Świat istnieje tylko dlatego, że są umysły, które go postrzegają. Kropka. No. Wiecie, teraz mamy dużo mniejszy problem z istnieniem na poziomie makro. Ale na tym mikrokwantowym, na tym najmniejszym poziomie ciągle nie wiemy, jak się rzeczy mają. Ja to opowiem na przykładzie samochodu Schrödingera.
Wyobraźcie sobie, że ten mój samochód zmniejszamy do rozmiarów kwantowych i wjeżdżamy nim do takiego maleńkiego warsztatu i tam umieszczamy maleńki atom odkrytego przez Marię Curie-Skłodowską polonu. No i ten atom w ciągu 138 dni ma mniej więcej 50% szans na to, że się rozpadnie i uwolni cząsteczkę promieniowania, która to z kolei cząsteczka promieniowania uruchomi kafar zgniatający ten mój mały samochodzik w tym maleńkim warsztaciku. No i co? I co? I dopóki nie otworzę drzwi i nie zobaczę, czy mój samochód tam jest, to on tam jest i jednocześnie tam nie jest. A dopiero jak zajrzę, będę wiedział, czy istnieje. Wróćmy do Berkeleya. Poza naszym doświadczającym umysłem nie ma ciał. Poza naszym postrzeganiem nie ma materii. Taki to właśnie immaterializm. No dobra, ale co kiedy postrzegam coś, czego inni nie postrzegają? Co kiedy, skoro mam te kluczyki, to tak naprawdę w tej chwili wokół siebie widzę wnętrze mojego samochodu, brum brum. Co jeżeli ten kluczyk wsadzę do stacyjki, przekręcę i odjadę? No i gdybym odjechał, to co? Kto ma rację? Ja, który tego doświadczam, czy wy, co samochodu nie widzicie? No właśnie. Wolę o tym myśleć tak. Dopóki tu na waszych oczach tym moim samochodem nie odjadę, to on istnieje tak w 50%. I może lepiej niech tak zostanie. No po co to niszczyć? A propos... Obok mnie siedzi anioł. Bóg to widzi. Mnie to wystarczy. No, do zobaczenia na następnej lekcji. Pa!